Ochrona baz danych w polskim porządku prawnym jest przeprowadzana dwutorowo. Po pierwsze, jest to ustawa o ochronie baz danych, która stanowi implementację dyrektywy unijnej. Po drugie, jest to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na podstawie ustawy o prawie autorskim bazy danych chroni się wtedy, kiedy spełniają cechy utworu. To znaczy, kiedy ich zestawienie tych elementów, które mogą być twórcze lub nietwórcze, będzie spełniało przesłanki z artykułu 1 prawa autorskiego. Ponadto ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w pewnych zakresach zmienia podstawowe uregulowania dotyczące utworów, tak aby dostosować te regulacje do charakterystyki baz danych. Przykłady takich zmian znajdziemy na przykład w artykule 2, który mówi o utworach zależnych, a także przy okazji dozwolonego użytku prywatnego. W przypadku ustawy o ochronie baz danych, ustawa ta definiuje nam bazę danych, a także dopełnia ochronę baz danych na podstawie swoich własnych przepisów, które łącznie określa się jako ochronę sui generis baz danych. Przy czym ochrona na podstawie ustawy o ochronie baz danych, a także na podstawie ustawy o prawie autorskim jest od siebie niezależna. W tym sensie, że ustawy te nie są powiązane. To znaczy, ustawa o ochronie baz danych może chronić bazę danych, przy czym niekoniecznie muszą być one utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Ponadto czas ochrony na podstawie tych dwóch ustaw jest różny. Przykładowo w przypadku ustawy o ochronie baz danych mamy do czynienia z okresem krótszym niż okres, który jest przewidziany dla ochrony utworów według generalnych postanowień ustawy o prawie autorskim.